Kiedy podszedłem do partnerki, skończyłem w ten sposób, rozstawiam nogi szeroko, lekko uginam kolana, łapię obydwiema rękami, ciasno, mocno przytulając partnerkę do siebie, tutaj z tyłu na wysokości lędźwi i teraz przesuwam partnerkę w swoją lewą stronę, a ja odchylam się w prawo, wchodzę na ugiętą nogę. To jest takie rozejście się. Teraz uginam jeszcze mocniej kolano i wypuszczam plecy partnerki, żeby mogła się odchylić ode mnie. Jednocześnie ja też się odchylam od niej, żeby powstała nam równowaga. Kiedy już się wychyliła, przenoszę swój ciężar ciała z prawej nogi na lewą, ale staram się to zrobić tyłem. Popatrzcie, najpierw pokażę bez partnerki. Robimy tak. Najpierw zamiana, później w dół i teraz przekładam partnerkę przodem na swoją prawą stronę, a ja przechodzę z prawej nogi na lewą, później dopiero prostuję lewą nogę i pomagam partnerce wrócić do siebie. Razem będzie to wyglądało tak, stoimy na środku, teraz jest hop, przechodzę na drugą stronę, pomagam jej wstać i prostuję nogi. Tak, partnerka? Proste plecy, zarzuciłam ręce już na szyję Bartka i wchodzę ciężarem ciała na moją prawą stronę. I uwaga, to się dzieje przez to, że partner przenosi też swój ciężar ciała na prawo. Tak, więc jesteśmy teraz troszeczkę w opozycji, Bartek działa do tyłu i ja też pójdę wychyleniem do tyłu. I uwaga, jestem już wychylona i teraz bardzo mocno biodra pracują do partnera. Zobaczcie, gdzie Bartek mnie trzyma, czyli podtrzymuje moje lędźwia, które przez co powodują przyklejenie moich bioder i przez to Bartek obraca mnie. Zobaczcie, tak naprawdę mogę się obrócić na mojej prawej nodze, lewą tylko podkładam na ziemię i Bartek obraca mnie i sprowadza do pionu. Pamiętajcie, dziewczyny, żeby puścić romantycznie głowę, tak? Czyli puszczam głowę i głowa też wstaje jako ostatnia. Moje ręce, oprócz tego, że były zarzucone, delikatnie tu się rozluźniają i pozwalają zrobić troszeczkę głębsze wychylenie i stoję już w swoim balansie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć.